Ziemię, płaty pełny, no jest to zbliżona kolistyka. Gabaryty inne. Gabarytami to tam Wasiek przewyższa o pół głowy. Rozsypującego się właśnie, to jest też coś, co publiczność lubi, jak zawodnicy rozsypują się, rozrzucają swoje elementy. Kto wie, może któryś z nich na koniec walki chwyci ten element i rzuci gdzieś tam daleko na publiczność, na pamiątkę, ale nie chcę uprzedzać wydarzeń. A przygotowuje się, dodam tylko, Adrian Frankowski i Grzegorz Ślepakura Krasowski do ostatniej walki tejże rundy. Natomiast ta krótka przerwa techniczna już się zakończyła. Od razu wyprostujemy miecz Waśkowi, który ma to do siebie, ta końcówka mu się zaginie. No to była szabla! Tylko ta końcówka, którą posługuje się w ręku. Pozostałe kwartuszkanie, mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Nie zaginają się z żadną ze strony. Dawaj! Dobrze, głowa! No. A więc kolejny pojedynek w tak zwanym dno, ponieważ Wasiek reprezentuje brat poza Polski, choć jest to taka filia w Miławie, a po drugiej stronie Miłosz. Niedzicy wykonał właśnie telewark, że nie na to opunktowany, ale jak... Stawaj! Jeszcze mamy prawie... To już jest prawie pół minuty, także panowie, to jeszcze nie koniec. Tobi, walka! Jeśli chcesz, Miłosz, po walce krajowej może widzieć się blisko, aby na pamiątkę to zrobić. Jeszcze! Ramienni! Tym razem drugi już ramiennik, ale myślę, że na tym poziomie możemy dopuścić zawodnika. Na ramiennik. Pamiętam, jak to było wczoraj, a w 2005 roku podczas swojego pojedynku dwa na ramiennik z dzikiem straciłem i jakoś do końca 15? Dotrwałem. 18. 18 godzin. A jest, nie poddawaj się. Ale tak to była, historia się powtarza. Nie poddawaj się, wiedzisz. Kolejni młodzi się pojawiają, kolejni rozsypują swoje na ramienniki. Taka to jest konstrukcja uzbrojenia, że ten wytrzymały metal na nieco mniej wytrzymałej skórze, rzemieniach osadzonych. Gotowi? Walka! A Wasiek ze swoją gnącą się w obie strony mieczem nadal w ruchu. Co się nie awansuje wyżej? Kolejny raz. Jeszcze raz coś się posypie i opada. Koniec. Dobra, koniec czasu. Ostatnie 2 sekundy, także koniec.